Szanowni Państwo, korzystając z tej wspaniałej imprezy Dni Otwartej Politechniki Śląskiej, chciałem Państwu przybliżyć działalność mojego Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, którego jestem dziekanem od roku 2016. Troszeczkę historii. Ten wydział powstał 12 lipca 1950 roku decyzją ministra szkół wyższych i nauki. Nazywał się Wydział Górniczy. W roku ubiegłym obchodziliśmy jubileusz 70-lecia. Następna zmiana nazwy wydziału odbyła się w 1991 i powstał Wydział Górnictwa i Geologii. W roku 2017 utworzyliśmy nowy kierunek automatyki i informatyki przemysłowej. Ponieważ w tym czasie mieliśmy już 3 kierunki, a więc ten wspomniany automatyka, informatyka przemysłowa, górnictwa i geologii oraz inżynierii bezpieczeństwa, zdecydowaliśmy się w roku 2019 na zmianę nazwy wydziału. Zmieniliśmy nazwę Wydziału na Górnictwa, Inżynierii i Automatyki Przemysłowej, aby osobom takim jak Wy oraz przemysłowi pokazać, że zajmujemy się nie tylko eksploatacją i geologią, ale zajmujemy się również właśnie informatyką i automatyką w sposób praktyczny, to znaczy taki, że studenci nie tylko zdobywają u nas wiedzę teoretyczną, ale muszą przejść półroczną praktykę przemysłową. Od tego roku, proszę Państwa, 2021-2022 będziemy kształcić na 5 kierunkach. Pierwszy kierunek to jest ta automatyka, informatyka przemysłowa. Drugi to jest geodezja i kartografia. Trzeci to jest geoinżynieria i eksploatacja surowców. Czwarty to jest inżynieria bezpieczeństwa. I piąty, rekultywacja i zagospodarowanie terenów przemysłowych. Muszę przyznać, że nasi studenci mają bardzo duże możliwości oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej do zdobywania również wiedzy praktycznej. Mianowicie mamy, proszę Państwa, w tej chwili podpisane umowy ze spółkami górniczymi i raz z firmami prywatnymi, że mogą oni odbywać praktyki w czasie wakacji, czy obowiązkowe praktyki dyplomowe w sposób płatny. To znaczy, że idąc na praktykę, student może zarobić w granicach 2,5 tysiąca złotych. Są również bardzo ciekawe praktyki w Polskiej Grupie Górniczej. One dotyczą tylko studiów drugiego stopnia, studiów magisterskich. I tam, jeśli ktoś się zdecyduje, aby pobierać praktyki jeden dzień w tygodniu, a na Politechnice mamy właśnie taką sytuację, że władze rektorskie przyjęły taką umowę, że jeden dzień w tygodniu studenci mają wolny od zajęć dydaktycznych. W tym czasie mogą odbywać praktyki właśnie przemysłowe jeden dzień w tygodniu. Warunkiem uzyskania tej praktyki
jest jednak, aby student podpisał umowę, że co najmniej 3 lata popracuje, proszę Państwa, w górnictwie. A więc ma pracę i jeszcze może odbywać płatną praktykę jeden dzień w tygodniu. Ostatnio podpisaliśmy również magnificencja rektor i prezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej umowę, która gwarantuje zatrudnienie co najmniej 5 studentów. Proszę Państwa, muszę wspomnieć, że od tego roku, semestru zimowego, powstały, proszę Państwa, jeszcze 2 takie kierunki kształcenia. Między innymi grupa w języku angielskim Mining and Geology, gdzie mamy studentów, no, proszę Państwa, z kilku, powiedzmy, kontynentów, a nie tylko krajów tutaj, którzy pobierają naukę online. Oraz, proszę Państwa, utworzyliśmy właśnie ten nowy kierunek kształcenia, nową specjalność, cyberbezpieczeństwo. Bardzo chętnie Państwa zapraszam do spotkań online, a jak się sytuacja ustatkuje, do sprawdzonej naszej formy prowadzenia dodatkowych zajęć, bardzo ciekawych, bardzo zagadnień popularnych na naszych wydziałach. Dziękuję bardzo.